1 200 000 zł pochodzących ze środków własnych budżetu naszego miasta, za które zrealizowaliśmy zadanie inwestycyjne obejmujące boisko do siatkonogi o wymiarach 40×40 ze sztuczną nawierzchnią, ciąg pieszy i jezdny oraz parking z kratek ażurowych na ponad 40 miejsc postojowych. Dzięki temu boisku nasza akademia funkcjonuje dużo sprawniej i mamy większe możliwości dzięki temu. Inwestycja, która jest jednym z pierwszych etapów całego zaplanowanego przez nas procesu dobudowania w tym obszarze między ulicą Zdanowskiego a rzeką Krzną kolejnych boisk w kompleksie, to boisko ze sztuczną nawierzchnią. Gdy w tym roku zmienimy plan zagospodarowania przestrzennego, będzie powiększone do pełnego wymiaru 50×70, tym samym zyskamy zupełnie nową, wielofunkcyjną, całoroczną murawę. Dzieciaków mamy naprawdę mnóstwo, tych najmłodszych, zaczynając już od roczników 2017, nawet 2018, do tych najstarszych, po wszystkie klasy, czyli tam skrzaty, żaki, orliki, młodziki, juniorzy, naprawdę, młodzicy, no jest naprawdę, mamy mnóstwo dzieci, poziom treningów też jest dzięki temu dużo lepszy, bo tych dzieci jest naprawdę dużo, no i myślę, że nasza akademia spełnia warunki właśnie najlepsze do tego, żeby móc się tutaj dalej rozwijać. Bardzo cieszymy się z tego parkingu, bo zawsze dużym utrudnieniem dla mieszkańców tutaj z bloków na osiedlu Sidorska były samochody rodziców, a tutaj dzisiaj mamy sporo miejsc parkingowych właśnie dzięki temu, żeby rodzice mogli bezpiecznie dowieźć i dostarczyć dzieci trenerom do zajęć na świeżym powietrzu. Akademia Piłkarska Podlasie, Biała Podlaska ma warunki do tego, żeby szkolić zawodników i żeby zajmować się dziećmi przekazanymi przez rodziców, którzy mam nadzieję docenią to, co się dzieje w mieście.